Współrzędne świata. Zaprasza Piotr Drawik. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Służne Świata, w którym staramy się opowiedzieć o tym, co się dzieje na świecie, ale też o tym, co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości. Państwa i moim gościem dzisiaj jest pani profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego. Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy obserwujemy zmianę układu światowego, czy faktycznie hegemonia Stanów Zjednoczonych może powiedzieć zachodnich też państw, czy patrząc szerzej globalnej północy, się zmienia, zwłaszcza w kontekście tego, co obserwujemy po 24 lutego, czyli pełnoskalowej Inwazji Rosji na Ukrainę. No właśnie, pytanie, jak dzisiaj wygląda ten układ światowy? Te zmiany w układzie światowym obserwujemy nie od roku, nie od pięciu lat, ale tak naprawdę już co najmniej od dziesięciu lat. Jako eksperci stosunków międzynarodowych patrzymy na jedno takie wydarzenie, mianowicie inwazję Stanów Zjednoczonych na Irak, który osłabił znacznie, po pierwsze, hegemonię Stanów Zjednoczonych, ich możliwości oddziaływania w różnych regionach świata, osłabił też pewne Taką narrację Stanów Zjednoczonych wówczas, która przede wszystkim oparta była o kwestie wartości, o kwestie porządku światowego, też przestrzegania prawa międzynarodowego. I od tego momentu, 2003-2004 rok, widzimy faktycznie w różnym stopniu osłabianie Stanów Zjednoczonych na scenie międzynarodowej. Oczywiście. Ale czy nadal Stany Zjednoczone są jakby tym hegemonem, w Pani opinii? Jakby są krajem, który ma interesy na wszystkich kontynentach i też jest w stanie reagować, na przykład wojskowo i politycznie we wszystkich tych, regionach świata? Oczywiście Stany Zjednoczone nigdy nie były w stanie reagować we wszystkich regionach świata, ale były zainteresowane wszystkimi regionami świata. Potwierdzam, że nadal tak jest. To znaczy, nie ma dzisiaj, i ta wojna na Ukrainie pokazuje to bardzo dobrze, nie ma dzisiaj innego aktora, który byłby nadal w stanie spełniać tą rolę policjanta światowego. I Stany Zjednoczone, czy nam się podoba, czy nie, one oczywiście osłabła ich rola, ale nadal są dominującą siłą w tym systemie międzynarodowym. I jest jest to kraj, który walczy o utrzymanie tego systemu. Systemu, przypomnę, który jest bardzo korzystny z punktu widzenia interesu narodowego Polski, bo jest to system liberalny, oparty o porządek prawa międzynarodowego, oparty o poszanowanie integralności terytorialnej, ale również praw człowieka, demokracji, państwa prawa. I w tym znaczeniu Stany Zjednoczone nie tylko swoją siłą militarną, która nadal jest no, nie do nadgonienia przez żadne inne państwo, nawet Chiny, w tym momencie, ale również swoją siłą idei pozostają w tym systemie głównym, y, głównym aktorem. Co nie znaczy, że będzie tak zawsze i to nie, i nie znaczy, że nie jest to moment, w którym widzimy ogromne przesilenie tego systemu międzynarodowego i pewną starcie się koncepcji, jak ten system w przyszłości ma wyglądać, a tylko, że znów z naszego punktu widzenia wszystkie inne koncepcje, które są alternatywnymi koncepcjami do tych, które przedstawiają Stany Zjednoczone, są niezwykle niekorzystne, ponieważ opierają się przede wszystkim na paradygmacie siły, a nie wartości, czy nawet umiejętności rozmowy w ramach gremiów międzynarodowych różnych, różnych partnerów. Czy trochę nie jest tak, że przed inwazją pełnoskalową Rosji na Ukrainę trochę ten system zapobiegania zawiódł? To znaczy ani OBWE, ani ONZ, ani inne gremia, w których jest jeszcze nadal Rosja, bądź była do niedawna, no nie były w stanie wpłynąć na Kreml nawet zakulisowo, tak? Spodziewam się, że Stany Zjednoczone zakulisowo próbowały wpłynąć gdzieś na Rosję. Były przecież spotkania na... Poziomie ministrów spraw zagranicznych, więc czy ten system nadal, mówimy w takim globalnym ujęciu, jeśli mówimy o narodach zjednoczonych, mówimy o takich organizacjach jak OBWE, NATO, jakby spełniają swoją rolę, są tym liderem, powiedzmy takiego porządku, w którym Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wiodą prym, jeśli chodzi o Układ Światowy. Każda z tych organizacji to jest zupełnie inna historia. ONZ-owi na przykład, który przecież spełnia chyba taką najbardziej holistyczną rolę, jeśli chodzi o gromadzenie wszystkich państw świata, o ten dialog międzynarodowy, ONZ-owi nigdy nie, nie udawało się przewidywać, a tym bardziej zapobiegać konfliktom. Więc to nie jest tak, że ONZ dzisiaj nagle zaczął tracić, czy nie potrafił czegoś przewidzieć, co przewidział w, w przeszłości. ONZ był uznawany również przez Amerykanów no, za, za instytucję konieczne, ale jednak y, słabą. Tak podobnie było w przypadku OBWE, która jest organizacją paneuropejską przede wszystkim, która jest organizacją, która z, zrzesza zarówno kraje byłego Związku Radzieckiego, jak i kraje Zachodu i tutaj Europy oczywiście centralnej. Ale system OBWE również nigdy nie sprawdzał się w sytuacjach krytycznych. On nigdy niczemu jeszcze tak naprawdę nie zapobiegał. OBWE sprawdziło się w jakimś małym stopniu przy realizacji porozumień mińskich na Ukrainie, gdzie faktycznie Rosjanie zgodzili się, aby. To ABWE miało misję monitorującą sytuację w Donbasie, no ale również no, nie była to duża rola i koniec końców e, została ta rola wygaszona, zwłaszcza wraz ze rozpoczęciem wojny. Natomiast tam, gdzie Stany Zjednoczone wiodą bez wątpienia największy prym NATO, ta organizacja sprawdziła się jak nigdy dotąd. To znaczy, NATO nie tylko zareagowało w sposób zjednoczony, jednogłośny. Państwa natowskie były w stanie, zresztą już od 2014 roku, wypracowywać scenariusze ewentualnościowe dla ochrony swoich władz własnych państw członkowskich, nie dla Ukrainy, prawda? Przecież Ukraina nie jest członkiem NATO, ale co ważniejsze, wprowadzić realne rozwiązania, aby wzmocnić wojskowo, obronnościowo, tzw. Tak wschodnią flankę NATO. Więc każda z tych organizacji to nie jest jeden system. To są organizacje, które powstawały czasami nawet, nie powiem w kontrze do Stanów Zjednoczonych, ale nie z pełną aprobatą Stanów Zjednoczonych i udział Stanów Zjednoczonych w tych organizacjach był ograniczony. A są inne organizacje, takie jak NATO, gdzie faktycznie no, całe bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych w Europie, czy obecnie Stanów Zjednoczonych w Europie jest wyrażane poprzez udział Amerykanów, no nie tylko wojskowy, ale przede wszystkim polityczny tej organizacji w Sojuszu Północnoatlantyckim. To razem mówi nam, że ten system międzynarodowy on jest bardzo skomplikowanym systemem i dotąd organizacje międzynarodowe same bez pomocy takich aktorów jak Stany Zjednoczone nie były w stanie i nie będą w stanie reagować, ponieważ nie mają narzędzi do tego. Ani ONZ nie ma własnych wojsk, ani nawet NATO nie ma własnych wojsk, ma wojska państw członkowskich. I Ameryka ma tą umiejętność scalania pewnych interesów państw podobnych, państw demokratycznych w oparciu o pewne konkretne wartości, ale też wspólnotę interesów. I tutaj nikt tak jak Stany Zjednoczone nie potrafi tego robić. Ani Chiny, a tym bardziej Rosja nie mają umiejętności sojuszniczych, nie mają umiejętności wspierania, nie mają umiejętności również tworzenia takich schematów, które są niezwykle korzystne dla ich partnerów, że ci partnerzy nie tylko nie chcą się z tych schematów uwolnić, ale wręcz żądają więcej Ameryki i większego zaangażowania ze strony Ameryki na bardzo wielu polach. I to nadal jest ogromnym sukcesem amerykańskim, co stanowiło od lat o jego hegemonii tego państwa w systemie międzynarodowym. I nadal ja nie widzę nikogo, kto mógłby nawet w jakiejś cząstce zastąpić Stany Zjednoczone w tej roli, które one pełniły. Ja Wspomniała Pani wcześniej o różnego rodzaju alternatywnych układach. Może przejdźmy trochę i spróbujmy, jakby je prześledzić. Czy już w tym momencie możemy powiedzieć o czymś na wzór? Wzór sojuszu rosyjsko-chińskiego? Oczywiście interesy taktyczne i strategiczne Chin i Rosji są wspólne. Dzisiaj Chiny i Rosja mają jeden podstawowy wspólny cel, czyli stworzenie, jak to mówią, wielobiegunowego systemu międzynarodowego, w którym zgodnie z teorią realizmu Chiny i Rosja miałyby swoje strefy wpływu. Najlepiej, żeby te strefy wpływu były uznane przez aktorów takich jak Stany Zjednoczone i Europa. I taki koncert mocarstw na wzór koncertu mocarstw, Europejskich miałby powstać globalnie, gdzie oczywiście Amerykanie nie wchodziliby w obszary takie jak Tajwan czy Morze Północnochińskie, a z drugiej strony Ukraina, Białoruś, Mołdawia, yy, Gruzja, a w zamian Rosja i Chiny no, uznawałyby, że na przykład Polska jest pod obszarem wpływów amerykańskich. To jest wizja, którą Chiny i Rosja razem podzielają. Wiedzą, żeby taka wizja stała się rzeczywistością, to wymaga to niewiarygodnego osłabienia obecnej pozycji amerykańskiej i czynią wszystko żeby tą pozycję amerykańską osłabić. Rosja to robi przez kampanie dezinformacyjne, przez uderzanie bezpośrednio w proces wyborczy amerykański. Robi to również przez dzielenie sojuszników Stanów Zjednoczonych, próby przekupstw politycznych innych naszych sąsiadów z Zachodu. Widzieliśmy to przez wiele lat w jaki sposób elity polityczne Zachodu były przez Rosję kupowane de facto. Robi to przez uzależnianie Europy energetycznie i tak dalej i tak dalej. Natomiast Chiny robią to poprzez Faktyczną dominację gospodarczą, ale również infrastrukturalną w wielu częściach świata, której Amerykanie z różnych powodów albo się wycofują, albo nie są zainteresowani tymi obszarami, części Afryki, Azji dalej. Natomiast cel jest jeden złamanie hegemonii amerykańskiej. I teraz, co oznacza dla nas, z punktu widzenia Polski, sukces Chin i Rosji w złamaniu? Bo można powiedzieć, no cóż, będzie bardziej demokratycznie, tutaj każdy będzie miał swoją strefę wpływów, kraje te się w jakiś sposób dogadają. Taki system oznacza właściwie całkowite, Brak prawa głosu państw mniejszych. To znaczy, że kilka krajów de facto ustanawia takie żelazne kurtyny, czy to zresztą to już przerabialiśmy, tak? W tym kraju doskonale wiemy, co to znaczy i oznacza to, że akurat tym razem w tej historii udaje nam się być po tej stronie, po której chcemy, ale już następnym razem w przypadku wojny możemy już być zupełnie innym innym miejscu. Taki system również oznaczać może, że tak naprawdę nie kierujemy się zasadami prawa międzynarodowego, który zabrania inwazji, aneksji terytorialnej, czy też no, podkupywania suwerenności innych krajów, tylko de facto oznacza paradygmat siły. Ten kraj, który ma więcej Wojska, jest w stanie zdominować militarnie swoje otoczenie, to jest ten kraj, który dominuje. No jest to całkowite zaprzeczenie yy, paradygmatu, w którym funkcjonowaliśmy, czyli paradygmatu liberalnego, gdzie to nie siła, tylko umiejętność współdziałania gospodarczego, politycznego, otwartość granic, takie myślenie że tak zwanego win-win, że wszyscy w systemie liberalnym wygrywamy, bo współpracujemy, bo się otwieramy na siebie, bo jest współpraca gospodarcza, polityczna, społeczna i byliśmy przekonani, że no. Pod tym paradygmatem, również w którymś momencie wojny staną się niewyobrażalne, tak jak stały się w Europie niewyobrażalne, ponieważ tak zintegrowaliśmy kontynent europejski, że dzisiaj wojna między Francją a Niemcami, czy nawet Francją i Wielką Brytanią, która z Unii Europejskiej wyszła, jest niewyobrażalna, tak? Jest, jest taka wspólnota interesów, ale też jest takie przekonanie społeczne o bezsensowności wojny, tak, o, o jakimś takim zupełnym absurdzie tego, że kraj może mieć żądania terytorialne albo chce mieć pełną kontrolę nad polityką wewnętrzną, a jeśli danego już to kraju. tylko w drodze negocjacji, bądź po prostu wzajemnych rozmów. Oczywiście. I ten paradygmat, my się do niego przyzwyczailiśmy, bo on dominował lat 90. i wydawało się, że historia się skończyła, że świat będzie już w tym kierunku szedł, w kierunku kompromisu i, i wzajemnego zrozumienia. Natomiast to, czego nie doceniliśmy, to, że ten drugi paradygmat nieliberalny, czyli realizm, on nie, był niesamowicie silnie umocowany w krajach niedemokratycznych, czyli w Rosji i w Chinach. I tam te kraje siłą rzeczy, aby utrzymać władzę, bo to są reżimy Autorytarne, one muszą swoje społeczeństwa cały czas trzymać w takim napięciu wojny, konfrontacji zagrożenia. E, ciągłego zagrożenia. E, I w którymś momencie sama spełniająca się przepowiednia. To znaczy, jeżeli cały czas mówimy, że te Stany Zjednoczone nas zaraz zaatakują, że te Stany Zjednoczone są naszym wrogiem, że one tylko czyhają na Moskwę i tu zaraz będą działy okupować, czekać na jakiś rozpad Federacji Rosyjskiej, no to oczywiście w, w umysłach wielu decydentów pojawia się pomysł, no to powinniśmy reagować już wcześniej, trzeba. Atakować, przejąć Ukrainę, trzeba tutaj się okopać, prawda, w, w różnych częściach na Białorusi, anektować ją de facto i tak dalej, i tak dalej. I takie kraje oczywiście, tak jak widzimy w przypadku Rosji, same wywołują wojny, cenę, którą, których wojen my musimy płacić. Zarówno Rosja, jak i Chiny są członkami takiego bloku, który w skrócie nazywa się BRICS, do którego również należy Brazylia, Indie, RPA. Jest to blok, który skupia bardzo dużą część liczby ludności świata i można powiedzieć, że jest taką troszkę nieformalną przeciwwagą do G7, które skupia przede wszystkim kraje, Zachodnie, Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię. Pytanie, czy to jest blok, który właśnie może być tą przyszłością tej przeciwwagi? To znaczy, państwa, które nie są częścią, powiedzmy, właśnie tego układu G7, skrzykną się jeszcze bardziej i będą jakby między sobą współpracować? Czy różnice pomiędzy tymi państwami, które wymieniłem, czyli Rosja, Chiny, Indie, Brazylia, RPA, są tak duże, że nie ma jakby tutaj możliwości, żeby one skooperowały i zmieniły ten układ światowy? Po pierwsze, nie wszystkie te kraje mają interes w tym, żeby zmieniać układ światowy ani Brazylia, ani południowa Afryka, tym bardziej szczerze mówiąc Indie, nie mają dzisiaj w interesie, aby widzieć znaczące osłabienie obecności Stanów Zjednoczonych na świecie, czy znaczące osłabienie Europy. To są kraje, które korzystają zarówno z wymiany handlowej, jak i często współpracy wojskowej z krajami zachodu. One mają jakby zupełnie inne interesy. Oczywiście ich interesem jest to, żeby ich obecność na tym międzynarodowym forum, przede wszystkim w ONZ-cie, była uznana ze względu na ich wagę populacyjną i przyszłą wagę gospodarczą. Bo na razie te państwa jednak w porównaniu z Zachodem, no znacząco odstają gospodarczo. To przecież nie tylko chodzi o to, żeby mieć największą ilość ludności, bo w Afryce na przykład zaraz takim krajem będzie Nigeria, no, ale to nie znaczy, że Nigeria będzie tutaj trząs trząsła całym światem, prawda? Więc to chodzi o rozwój gospodarczy, o tak zwany human capital, czyli w jaki sposób ta ludność jest i wykształcona, innowacyjna, Innowacyjna, przygotowana do konkurowania na rynkach światowych, jaka jest jakość, jakość produkcji, integracja tego kraju, stabilność danego kraju, no to jest szereg czynników, które czynią z państwa znaczącego aktora międzynarodowego. I rzadko, szczerze mówiąc, jest to ilość mieszkańców bardzo rzadko. Oczywiście ta ilość mieszkańców może być niezwykle pomocna i to widzieliśmy w przypadku Chin, gdzie ta ogromna ilość Chińczyków pozwoliła stworzyć system, na którym dzisiejsze Chiny urosły. To znaczy najpierw bardzo taniej siły roboczej, produkcyjnej, która powoli, powoli zaczęła również przechodzić z tej bardzo taniej siły na bardziej wykształconą siłę produkcyjną i taką, która nawet dzisiaj oczywiście ma też duży poziom innowacyjności własnych, własnych produktów, nie tylko kopiowanych z Zachodu. Więc znów, ilość mieszkańców nie stanowi o sile. A BRICS sam w sobie jest grupą bardzo zróżnicowaną i znów, Brazylia, Indie i RPA zapewne chciałyby widzieć większą rolę swoją w ONZ-cie. Żadnych z tych państw nie ma miejsca w stałej Radzie Bezpieczeństwa. Na pewno by chciały widzieć większą, większą niezależność finansową, większe, większą rolę, jeżeli nie w Banku Światowym, to w, to, to w jakimś tam swoim systemie. Więc w pewnych rzeczach mogą im się interesy pokrywać z Chinami i z Rosją, ale nie w tym wielkim celu, Celu, który, który stanowi dzisiaj naprawdę gdzieś podstawę myślenia władców na Kremlu i w Pekinie, który mówi o maksymalnym ograniczeniu roli Stanów Zjednoczonych w tym systemie do tego stopnia, żeby posuwać się do działań agresywnych w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Jeśli mówimy o władzy, nie możemy zapominać o pieniądzach. Nadal, jeśli dobrze rozumiem, dolar i euro są walutami, które dominują na świecie. I to się nie zmieni. I to się nie zmieni. Były próby jena i innych walut. Walut. Oczywiście bardzo ciekawie jest dzisiaj obserwować, w jaki sposób rosyjska waluta, i, i rosyjskie, rosyjskie środki są coraz bardziej przewalutowywane nie w euro, nie w, w dolarach, tylko właśnie w chińską walutę, więc na pewno ta wojna z punktu widzenia chińskiego no, jest taką okazją, żeby uzależnić rosyjskie elity i rosyjski rynek od siebie, ale no, to nie jest proces, który następuje globalnie. To jest proces, który następuje regionalnie, natomiast globalnie euro i dolar, a dziwo przekony. Przede wszystkim teraz dolar, stanowią tak naprawdę podstawową walutę wymiany handlowej, najbardziej wiarygodne źródło, więc to się szybko nie zmieni. Ja widzę tylko jedno zagrożenie dla tego systemu światowego i wbrew pozorom nie są to ani Chiny, ani Rosja, jest to wewnętrzna sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli cokolwiek może obalić hegemonię amerykańską w systemie międzynarodowym, to jest postępująca niestety, że Rosjanie świetnie wiedzą i również Chińczycy, i starają się te procesy przyspieszyć, postępująca polaryzacja społeczeństwa. Amerykańskiego, postępujący podział, który niszczy tą tkankę demokratyczną, która leży u podstaw siły Stanów Zjednoczonych, bo to jest zarówno siła wizerunkowa, to znaczy Amerykanie byli w stanie tak zwany soft power pokazywać, tak działa demokracja, każdy ma swój głos, wszyscy się tu zgadzamy, możemy się nie zgadzać, ale przynajmniej szanujemy wyniki wyborów, szanujemy instytucje demokratyczne, szanujemy niezawisłość sądownictwa i tak dalej, ale równocześnie ten system pozwalał na wypracowanie jakiegoś konsensusu społecznego. Również jeśli chodzi o aktywność międzynarodową Stanów Zjednoczonych. I zarówno elity demokratyczne, demokratów, jak i republikanów od y, dobrych wielu dekad w większości zgadzały się to, co do kluczowych kierunków polityki Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w tym obszarze też interwencyjnym, czy obecności, czy to w Europie, czy w konfliktach na Bliskim Wschodzie. Jeżeli tego konsensusu zabraknie, a po raz pierwszy widzimy od naprawdę 100 lat w historii Stanów Zjednoczonych, no może troszkę mniej, ale y, na pewno od czasu wojny z Wietnamie, to mamy sytuację, w której pojawia się wewnątrz partii republikanów grupa radykalna, grupa związana z tak zwanym MAGA, czyli Make America Great Again, czyli tak zwanej Trumpiści, która to grupa jest przekonana o konieczności pełnego izolacjonizmu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, wyjścia Stanów Zjednoczonych z Europy, dogadania się Stanów Zjednoczonych z Chinami, e, przepraszam, nie z Chinami, z Rosją. <grym> Nadal ta grupa widzi Chiny jako zagrożenie, ale, e, ale już Mniej jest zainteresowana. Jeżeli ta grupa z czasem będzie się wzmacniała w Partii Republikańskiej, no to oczywiście mamy bardzo duży problem, bo ten konsensus, który funkcjonował chociażby na rzecz wojny, na rzecz Ukrainy w ostatnich miesiącach, on może być złamany. Ja powiem tylko tyle, że dopiero mamy za sobą wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie do kongresu, gdzie Republikanie faktycznie przejęli Izbę niższą, do kongresu weszło szczęśliwie dużo mniej niż się spodziewano początkowo właśnie tych przedstawicieli Trumpistów, ale więcej niż było. Ta grupa de facto w kongresie jest silniejsza. Ona może stanowić pewien języczek uwagi, pewnie będzie stanowił języczek uwagi i republikanie, ci mainstreamowi, którzy popierają zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie, popierają Ukrainę, no będą musieli bardzo z tą grupą sobie radzić i współpracować. Natomiast znów te wybory pokazały, że sytuacja nie jest aż tak radykalna, jak nam się wydawało. To znaczy, amerykański wyborca jednak w większości odrzucił tych najbardziej radykalnych. Kandydatów. Te wybory osłabiają też pozycję Donalda Trumpa, który najchętniej tę wojnę by jutro na rzecz Władimira Putina zakończył i nie przejmował się za bardzo Ukrainą, którą, którą on ani nie ufa, ani nie lubi. Więc to jest dobry prognostyk, ale nadal nie zmienia to faktu, że największym zagrożeniem dla amerykańskiej obecności międzynarodowej i przez to dla systemu i stabilności tego systemu międzynarodowego i sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. Spróbuję jeszcze przejść troszeczkę w inny rejon świata, to znaczy wrócić jednak troszkę do. Europy I bardzo jestem ciekawy, czy ten układ, troszkę taki polityczno-wojskowy, który po inwazji na Ukrainę Kremla powstał, to znaczy ta współpraca z Iranem, troszkę jakieś, nie wiem, próba współpracy między Moskwą a Koreą Północną, tutaj te Chiny, czy tworzy się coś, co moglibyśmy uznać za jakąś kolejną oś zła, albo grupę, która jakby wymienia się handlowo, wie, że jest objęta sankcjami i generalnie stara się po prostu znaleźć jakieś wyjście i też oczywiście wykorzystywać tę sytuację. Mam tutaj na myśli wojnę w Ukrainie. Do własnych partykularnych celów, żeby mhm. rozwijać technologie wojskowe, żeby być może wywoływać nawet lokalne konflikty na swoją korzyść. Mhm. Oczywiście takie zagrożenie zawsze istnieje. Trzeba pamiętać, że z, te, z tych informacji, które otrzymujemy z prasy, no, wynika, że Iran sprzedał te kilka tysięcy dronów w zamian za bardzo małą kwotę około 100 milionów dolarów, ale przy okazji otrzymał obietnicę, lub faktycznie, nie wiem, czy tą obietnicę spełniono, iż Rosjanie przekażą część, Zdobytą na Ukrainie amerykańskich systemów i wyrzutni przeciwrakietowych, tak żeby Irańczycy mogli zbadać te systemy no i wiedzieć, na co się szykować w jakiś sposób w ewentualnej wojnie bezpośredniej z Stanami Zjednoczonych, żeby mieć tą technologiczną gotowość, tak, czy nawet wyższość, co, co pewnie nie jest prawdopodobne w krótkim okresie. Ale to pokazuje, że tak, że te kraje korzystają maksymalnie. Tak samo widzimy zaostrzenie się do sytuacji w północnej Korei. To też jest nieprzypadkowy czas. Korea zdaje sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone angażowane są gdzieś indziej, a jednocześnie jest pod pewnym parasorem ochronnym Chin. Chinom jest też na rękę, żeby Amerykanów odciągać od kwestii obrony potencjalnej Tajwanu, tylko żeby się zajmowali Kim Jong-unem i jego rakietami, a nie innym, ani tym, co Chińczycy robią w tym samym czasie. Więc na pewno każdy próbuje ugrać swoją grę I zresztą systemy autorytarne, totalitarne, jak znamy z historii, Hitler, Stali mają to do siebie, że dobrze ze sobą współpracują wtedy, kiedy jest coś wspólnego do ugrania i każdy może kawałek tortu zjeść. Oczywiście te systemy również, jak wiemy, przeciwko sobie się szybko obracają, kiedy ten interes e, zanika, ale to się oczywiście szybko tutaj nie zdarzy. Natomiast to nam tylko mówi, jak kluczowe dla całego systemu międzynarodowego jest przegrana Rosji. Znaczy przegrana Rosji w tej wojnie. Oczywiście idealny Ale dla symboliczna Polski. przegrana, czy taka jakby faktyczna na faktyczna. zasadzie, że... Faktyczna. to znaczy symboliczna, symboliczna będzie też faktyczną przegraną, powiedzmy sobie szczerze. To znaczy, co ja rozumiem przez zwycięstwo Ukrainy? Rozumiem odzyskanie pełnej kontroli nad terytorium Ukrainy, w tym włączając Donbas i Krym, ale też, bo to de facto by oznaczyło koniec systemu putinowskiego w Rosji. Co przyjdzie po tym systemie, my tego nie wiemy, no ale zakończenie tego systemu, który powstał w 2000 roku i był budowany przez przede wszystkim Władimira Putina, tak zwany Vertical czyli ta wertykalna władza, którą on stworzył w Rosji, de facto osłabi Rosję na lata, jeśli nie do Kady I zapewne będziemy wtedy widzieć jakąś walkę o władzę. Ja nie wierzę dzisiaj w demokratyzację Rosji, nie wierzę dzisiaj w jakieś wewnętrzne ogromne zmiany. Raczej będziemy widzieć coś podobnego, ale jeżeli Putin przegra na Ukrainie, no to każdy kolejny po nim autokrata, bo to musimy założyć się wydarzyć, będzie musiał się jakoś dogadać z Zachodem i będzie musiał jakoś odpuścić tą Ukrainę w taki czy inny sposób. sposób co już jest dla nas ogromną wygraną. Upadek Władimira Putina to jest niesamowity sygnał, jeżeli on będzie spowodowany tą wojną, to jest niesamowity sygnał dla Iranu, Korei, ale też Chin, że takie wojny nie popłacają. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, jaka jest wtedy kalkulacja Kim Jong-una, <grych> jeśli chodzi o atak. No jeżeli taki wielki gigant wojskowy, druga armia świata, jak Rosja, nie jest w stanie wygrać na Ukrainie i w konsekwencji tego upada cały reżim stworzony przez jednego człowieka, to w jaki sposób Korea Północna miałaby zagrozić światu? Ja już nie, nie mówię, już, już Oczywiście oczywiście no, południowej Korei, no bo to jest taka realny kierunek, prawda, wojny, ale no, a, a już strzelanie rakietami w Stany Zjednoczone, no to już jest zupełne samobójstwo, tak? No to już, jest, to już jest poziom, w którym Korea przestałaby północna istnieć jako państwo w ciągu kilku dni, gdyby odważyła się na tego typu atak. Więc oczywiście dyktatorzy mają to do siebie, że dobrze kalkulują, jak przetrwać i przeżyć. I upadek jednego dyktatora w Rosji, na przykład Putina, na pewno zmieni kalkulację wielu innych dyktatorów dyktatorów i tych systemów. Może przyczynić się też do rozpadu innych reżimów. Mamy teraz bardzo taką niestabilną sytuację w Iranie. Mamy trwając od, od właściwie już prawie miesięcy zamieszki przeciwko Alatojachom, przeciwko systemowi, który był, został stworzony w pod koniec lat 70. To są bardzo delikatne reżimy, powiedzmy sobie szczerze. One też zdają sobie sprawę, że mogą ileś tam rzeczy dzisiaj ukraść przy tej wojnie, ale ta przegrana Rosji w Ukrainie będzie również miała konkretne skutki dla nich. Gdzie w tym wszystkim jest Unia Europejska? To znaczy, z jednej strony mamy bardzo poważne wypowiedzi polityków zachodnich, tutaj mam na myśli na przykład prezydenta Emmanuela Macrona, który mówi, że tak naprawdę federalizacja jest jedynym jakby drogą do rozwoju Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy stanowisko takich państw jak Polska czy Węgry, w zasadzie niech to pozostanie wszystko Europą ojczyzn, jakby nie twórzmy jakby tworu, który będzie jakby wszedł w stronę jakiejś konfederacji, więc jakie miejsce w tym układzie światowym może zajmować Unia Europejska? No to jest bardzo ważne pytanie, kluczowe chowe z punktu widzenia całego kontynentu i, i, i Polski. Nie ma tutaj łatwej odpowiedzi. To nie jest tak, że ja panu powiem w tom albo w tom. Natomiast mogę tylko i wyłącznie stwierdzić fakty. Proces integracji europejskiej po pierwsze przyniósł bezprecedensowy czas spokoju i dobrobytu dla kontynentu europejskiego, który dzisiaj jest najbezpieczniejszym obszarem na całym świecie. Właściwie oprócz Nowej Zelandii to myślę, że trudno i Australii znaleźć miejsce faktycznie, gdzie ludzie chcieliby mieszkać, żyć, uciekać, emigrować i tak dalej. I to nie, nie powstało samo przez się, ponieważ państwa myślały tylko o Europie ojczyzn i myślały, jak to swój interes zapewnić. Podjęły decyzję jeszcze w traktacie rzymskim, a potem potwierdziły to w traktacie z Maastricht, że część swojej suwerenności oddadzą do instytucji europejskich. I to był, są pierwsze instytucje na świecie, które są tak zwanymi instytucjami ponadnarodowymi, supranational institutions, które mają możliwość no, dyscyplinowania państw członkowskich. ONZ nie ma żadnej możliwości dyscyplinowania państw członkowskich. OBWE to już tym bardziej, ani WTO, ani nawet NATO gdzie jednomyślność obowiązuje. Tutaj ze względu na to, że jest zarówno większościowe głosowanie, jak i są instytucje, które mają, tak jak Komisja Europejska, czy Europejski, Stąd, Europejski Trybunał przepraszam, Sprawiedliwości, te instytucje faktycznie mają nadrzędność. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta nadrzędność dana im już wiele dekad temu, zanim Polska weszła do Unii, sprawiła, że cały projekt de facto idzie w kierunku pogłębionej integracji i wiele osób by powiedziało federalizacji. W wielu obszarach, na przykład faktu, że mamy wspólny Rynek, no jest to pewien początek, zaczątek tak naprawdę federa, fe, federalizmu. Ja często moich studentów pytałam, czy jest jeszcze gdzieś na świecie wspólny rynek, tak jak w Unii Europejskiej? No nie ma chyba, że uznamy, że Stany Zjednoczone są takim rynkiem, prawda? Gdzie wszystko jedno, czy jest się w Ohio, czy jest się w New Hampshire, zasady są takie same, regulator jest ten sam, można pracować i, i w jednym stanie, i w drugim. Tutaj są inne podatki, tam są inne podatki, tu są inna infrastruktura, tam jest inna infrastruktura, ale de facto jest jeden wspólny rynek, tak? Dla wszystkich. Europa poszła w tym kierunku, a więc ma szereg polityk, które de facto są politykami zmierzającymi do polityk w pełni sfederalizowanych. Natomiast, no żeby stała się ona federalizacją, no bo to potrzebuje jednego rządu, jednej armii, jednej polityki zagranicznej, jednego budżetu, tak, czyli możliwości pobierania podatków, których Unia jeszcze, jeszcze nie ma. I właściwie w tych czterech obszarach no, musiałoby się wydarzyć ogromnie dużo i nie widzimy teraz, żeby, żeby to był szybki proces, więc ja nie przewiduję, że Unia się stanie za dziesięć, czy nawet 20 lat faktyczną federacją? Co nie zmienia faktów, że jest to postępująca integracja nie dlatego, że są jakieś złe siły, które popychają tą integrację, tylko dlatego, że my jako państwa członkowskie cały czas chcemy coś więcej od Unii Europejskiej. Ale czy to cały czas nie jest tak, że Niemcom jakby zostawiono sprawy gospodarcze i układania wewnątrz Unii Europejskiej, a Francja troszkę jest takim ambasadorem, który dba o stosunki międzynarodowe jak Unię poza kontynentem? Czy jakby nie, absolutnie nie, ponieważ na koń, końcu drogi co miesiąc ministrowie spraw zagranicznych, ale też w innych formatach ministerialnych, wszyscy spotykają się na Radzie i decydują w kwestiach ekonomicznych, polityki zagranicznej, gospodarczej i tak dalej. I każde państwo ma tutaj głos i muszą się przede wszystkim stworzyć koalicję państw, żeby cokolwiek mogło być przegłosowane w tych sprawach wspólnotowych, a w przypadku polityki zagranicznej musi być konsensus, bo tam jest jednogłośność nadal obowiązująca. Te polityki tworzą się tylko, jeżeli państwa działają wspólnie. Nie tworzą się przy z jedno państwo. Komisja Europejska, tworząc jakiekolwiek dyrektywy czy jakiekolwiek prawo, regulacje, najpierw konsultuje z wszystkimi państwami, ma wytyczne rady, więc to jest dużo bardziej skomplikowany proces. To znaczy takie myślenie, że tutaj Niemcy tworzą politykę gospodarczą, a Francuzi zagraniczną, to jest niesamowicie uproszczone myślenie, które nie pokrywa się w rzeczywistości. Bardzo dobrym przykładem z zakresu polityki zagranicznej jest na przykład Partnerstwo Wschodnie. Przecież Partnerstwo Wschodnie to była inicjatywa Polski i Szwecji, gdzie powiedzieliśmy, Unia za mało zwraca zwraca uwagę tutaj na naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina, Białoruś, Mołdawia i państwa Kaukazu Południowego powinny mieć swój własny program. I położyliśmy taki projekt na Radzie, przekonaliśmy pozostałe państwa członkowskie i Unia nie tylko znalazła finansowanie tego programu, ale faktycznie w ramach Partnerstwa Wschodniego zaproponowała tym krajom, a przynajmniej niektórym z nich, umowy stowarzyszeniowe. Ja przypomnę, że z powodu umowy stowarzyszeniowej zaczął się Euromajdan w 2013 i 2014. Tak bardzo Ukraińcy byli oburzeni tym, że Janukowicz odmówił Unii pod Pisania tej umowy stowarzyszeniowej, że ludzie wyszli na ulicę w proteście wobec polityki własnego prezydenta. Ale te umowy dzisiaj też ma Mołdawia, ma Gruzja. Armenia miałaby, gdyby ich Rosjanie nie przeszantażowali i nie powiedzieli, że wycofają wojska swoje i Azerbejdżan ich najedzie. No i tak się, się skończyło to dla Ormian, ale to jest zupełnie inna historia. Więc tak czy inaczej, ta polityka zagraniczna Unii Europejskiej tworzy się tylko na tyle, na ile państwa członkowskie na to pozwalają i jaki wkład w to mają. Tak samo kwestie sankcji. Trzeba pamiętać, my mamy bezprecedensowe sankcje wobec Rosji i to nie jest tak, że Francja te sankcje narzuciła, tak? I powiedziała, świetny pomysł, zróbmy tu jakieś porządne sankcje wobec Rosji. No nie, no było takie duże ciśnienie wielu państw, w tym oczywiście Polski, państw bałtyckich, ale również i Szwedów, i, i Niemców, i, i Hiszpania mocno popierała te sankcje i tak dalej, że nawet jeżeli Francuzom się to nie do końca podobało w takiej formie, no to i tak musieli koniec końców się pod tymi sankcjami podpisać. Jeszcze zapytam na koniec, czy pani zdaniem najbliższa w bliższych latach, być może miesiącach, ujawnią się jakieś konflikty, ujawnią się sytuacje takie jak właśnie inwazja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę które jeszcze bardziej przyspieszą te zmiany w układzie światowym, albo być może będą kolejnymi wstrząsami w tym układzie, który teraz obowiązuje. Na pewno, oczywiście, my bardzo blisko obserwujemy wszyscy sytuację na Morzu Południowochińskim i sytuację Tajwanu, i z całą pewnością jakaś, nie daj Boże, inwazja Chin na wyspę tajwańską. No, w sposób dramatyczny może przyspieszyć bieg wydarzeń i doprowadzić do jakiegoś szerszego konfliktu niestety globalnego, który będzie się toczył na wielu, na wielu polach. Nie ma wątpliwości, że ta wojna na Ukrainie jest jedną z aren szerszej wojny, która się toczy od wielu lat. Wojny o wpływy, wojny o, o siłę poszczególnych państw. Ten konflikt może się rozlać w tym znaczeniu, że jeżeli Chiny uznają, że faktycznie taka inwazja popłaca, że znów z baczą, że Rosjanie na tym więcej wygrali niż przegrali, że osłabiło to na przykład Stany Zjednoczone, że osłabiło to Zachód i tak dalej, no to mogą uznać, że również jest to dobry moment z takim osłabionym Zachodem, żeby przejąć Tajwan. No i wtedy Amerykanie będą musieli walczyć o swoją wiarygodność w tym kluczowym dla nich dzisiaj teatrze międzynarodowym, jaki jest Pacyfik. No i co zrobią, w jaki sposób zrobią, no to już jest inna dyskusja, ale z całą pewnością jesteśmy w takim momencie, no Przesileniowym systemu międzynarodowego. I ten system albo się obroni, albo on upadnie. I alternatywy inne niż ten system są w każdym układzie gorsze dla Polski niż to, co mamy dzisiaj. Ponieważ, tak jak mówiłam, stworzy się wtedy system międzynarodowy oparty o prymat siły i to przede wszystkim siły wojskowej. A więc będą konkurowały ze sobą tylko te kraje, które mają ogromny potencjał militarny, a niekoniecznie już ekonomiczny, chyba że ta gospodarka jest podporządkowana właśnie temu zbrojnemu, wojskowemu wysiłkowi. No a to oczywiście może prowadzić do, w jakiejś formie do, do wojny światowej. Nawet jeżeli ta wojna nie będzie taką wojną tradycyjną, jaką znamy z początku XX wieku, no to ona de facto będzie wyniszczająca dla gospodarki międzynarodowej, dla relacji międzyludzkich, dla klimatu. Już nie będę wspominała o rzeczach oczywistych, bo będzie nas odciągała od prawdziwych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj społeczność międzynarodowa. A wojna sprawi, że będziemy się skupiać de facto na geopolityce, konkurowaniu ze sobą w imię kawałka wyspy Tajwanu, poczucia Rosji, że ma kontrolę nad Kijowem, tak. No to są dramatyczne niestety konkluzje, o no, których myśleliśmy, że, że już już jako ludzkość już trochę przeszliśmy z, z tego etapu wiecznych wojen i większy, wiek, wiecznej konkurencji, do jednak jakiegoś współdziałania, które jest tak konieczne przy takiej ilości ludności, takim zróżnicowaniu zarówno kulturowym, jak i geograficznym, demograficznym i tak dalej. No, my wszyscy musimy jakoś umieć dzielić tą planetę. Więc nie życzmy sobie takiej wojny, wręcz przeciwnie, miejmy nadzieję, że Ukraina wygra wojnę i odzyska pełną utraconą kontrolę nad swoim terytorium, a to pokaże, że model opierający się na paradygmacie siły, model, który reprezentuje dzisiaj Rosja, okaże się być zbankrutowanym modelem i kraje, które będą chciały tą drogą podążać, pomyślą dwukrotnie, zanim uczynią. To samo co zrobiła Rosja. Na geopolitycznej szachownicy jeszcze będzie bardzo dużo ruchów. Miejmy nadzieję, że nie żaden szachmat ze strony tych, którzy mogliby ten układ zburzyć. Państwa i moim gościem dzisiaj była pani profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego. Dziękuję serdecznie Państwu. Współrzędne świata wszystkie odcinki podcastu do znalezienia na playerradioz.pl i w największych serwisach streamingowych. Oglądaj nas też na YouTube.